Witajcie! Jak sobota to? Powątki. No i robiąc powątki, wykopałem pudełko po starej karcie graficznej ATI Sapphire HD 2600 XT. No i pudełko jak pudełko, że pudełko był też rachunek. 6 marca 2008 roku. Dokładnie równe 300 zł. Jak znacie mnie, jestem dociekliwy, więc sprawdzę sobie, za ile taki obiekt muzealny aktualnie chodzi na Allegro. I proszę bardzo, też stan używany, 316 zł. 16 zł drożej niż w 2008 roku. What the fuck? Ktoś potrafi to logicznie wytłumaczyć? Próbowałem sprawdzać na różnych tych stronach, gdzie są parametry kopania kryptowalut. W ogóle ta karta nie jest notowana, więc nie ma logicznego wytłumaczenia. Także może ktoś z Was wie, o co w tym wszystkim chodzi.